Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony LLBK, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w grze Orwell. Jak dobrze pamiętacie, dla tych, którzy nie wiedzą, może trafili tutaj przypadkiem, jest to gra typowo, gdzie przeprowadzamy pewnego rodzaju śledztwo. Na razie nadal nie do końca ogarniam, dlaczego na przykład nie możemy sprawdzić czy tam znaleźć portretów dla na przykład osób, w sensie to, że je widzimy, możemy je zauważyć, ale mając nawet wybraną tej osobę, nie możemy cały czas... Jak się wracało do tamtego? Kurczę, zapomniałem. Nie możemy cały czas jakby im tego zaznaczyć. Możemy tutaj, bodajże mieliśmy... czekajcie, to było w... Nie, to nie było w TNB, to było w Watergate Pharma. Tutaj mieliśmy chyba o Company. To chyba były informacje, jak się nie mylę. Tak, mamy na przykład tutaj Bruno Watergate'a. Klikamy. I proszę bardzo, nie mogę wybrać po prostu, że to jest jego aktualne, czy też w ogóle, że to jest jego wygląd. Nie do końca to rozumiem, ale w porządku. Dobrze. Wróćmy do tej postaci i wróćmy do listenera, ponieważ tutaj mamy drugą rozmowę, drugą konwersację pani Cassandry Watergate, która jest aktualnie posądzona, przypomnę dla tych, którzy nie wiem, zapomnieli, znowu powtórzę jeszcze raz, którzy nie wiem, gdzieś zgubili to po drodze, albo po prostu przyszli w tym momencie. Ona jest posądzona o, nie chcę powiedzieć wyburzenie, to jest złe słowo, o wysadzenie pomnika na... Coś tam plaza, nie pamiętam teraz dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że była już zamieszana wcześniej w pewną sprawę, która została umorzona ostatecznie. Tak, sprawdziłem sobie większość słówek, których nie pamiętałem, więc moi drodzy, pamiętajcie, piszcie mi, jeśli czegoś nie rozumiem. Mówicie, że się na czymś zacinam, chyba że powiem, że rozumiem, tylko nie potrafię powiedzieć. Bo to się przyda i mnie, i może wam, jeśli jesteście zainteresowani. A tymczasem... Joseph Langley. Hey, did you hear about... The Freedom Plaza bombing. O właśnie, Freedom Plaza, tak się nazywało to miejsce. Yeah, don't remind me. You know I have a history with that place. Właśnie, to jest to, ten atak na policjanta, ona chyba go tam czymś obrzuciła. Nie pamiętam teraz. Tak to zostało powiedziane. Already fucking me up. Enough that I have to catch a bus from there every day. Too many bad memories now. And now I was there just moments before this happened. I never should have gone to that damned protest. Darling, you don't need to justify yourself to anybody, especially to me. Mamy kolejną informację. I was so happy when Goldfells accepted me into thought. I desperately wanted to go to prove my worth to the cause. Okej, okay, Goldfells. Ciekawe, czy to jest nawiązanie do Goldberga z 1984 od Orwella. I think of it this way. If you would not have gone to the protest, then you never would have been wrongfully indicted, and then we would have never met. Yeah, and I would not have been called a terrorist in all the papers. You're not a terrorist, okay? Angie, you sure? Angie to jest, aren't I? To jest bardzo taki skrótowiec, którego często używają na przykład w Wielkiej Brytanii, to muszę przyznać. Yeah, I'm pretty sure. Oh, damn it. What? Your car's not working here. Can't buy anything. Have you gone bankrupt or something? Unless you went on a serious shopping spree, there should be plenty of money on there. I guess we'll have to go without wine then. Here's the thing. I've got an important appointment tonight. It's surprisingly out of schedule and I can't postpone it. Pamiętacie, zablokowaliśmy kartę temu gościowi, bo ona z niej miała zamiar skorzystać. You've gotta be kidding me. I'm very sorry, darling. We'll see each other tomorrow. You always have an appointment. Tak, wykrzyknij jeden, klasyka. Appointment here, appointment there, appointment every fucking where. Przepraszam, jest tego giznę, wiem, że powinno być bardziej poważnie, ale ja to uwielbiam po prostu. To jest taki rage totalny. I czasami go rozumiem, jeśli rzeczywiście sprawdziły. Tam w ogóle cały czas rozmawialiście, ja powoli czytam wam ją po kolei, ze względu na to, że normalnie bym też nie nadążył. How can you constantly do this to me? Constantly tutaj, o, brakło. Constantly, przepraszam. Darling, please just calm down. Have you taken your Mertan? Metarine. Oh, Metarine brzmi trochę jak metamfetam. Nieważne. Yes, damn it. Is the only thing that matters to you that I'm on fucking happy pills all day? Okej, okay, to są tabletki szczęścia, czyli zakładam, że antydepresanty, coś tego typu. Wiesz, kto wie, happy pills na przykład to może być nawiązaniem do happy pills z... przepraszam, może nie nawiązaniem, ale może być czymś podobnym do tabletki, do pigułki szczęścia z A Happy Few, chyba tak się nazywała tam ta gra. Nie pamiętam teraz. Darling, please, it's not like that, and you know it. So I keep my mouth shut whenever you leave me hanging. Dobrze, że umiem to czytać jakoś tak przypadkowo, bo szczerze mówiąc, ja bym się nie domyślił, gdybym nie znał na tyle angielskiego, na ile znam, to bym się nie domyślił, że to może być whenever.
Znaczy, zakładam, to musiałbym mieć bardzo niski, bo nieważne. If I don't show up at this appointment, I risk losing every important client. Fine. Don't you understand that? Oh no, I totally understand. Don't you risk losing that every important client of yours now? Cassie, don't be like that. I get it. I guess I'm just not an important client anymore. Oh, come on, Cassie. Going home now in case I'm getting up on that priority list of yours anytime soon. Jest mając za kobietę, ja tego nie znoszę. W sensie, ja jeśli miałbym rzeczywiście jakieś ważne spotkanie i miałbym po prostu taką pracę, która by mnie zapewniała byt i no po prostu bym z tego nie zrezygnował, no sorry, jeśli mam naprawdę coś ważnego, gdzie muszę się pojawić, no to muszę się pojawić. To jest kwestia tego, że się jakoś muszę dogadać z partnerką wtedy, tak? Jakby ja rozumiem, że można być wkurzonym o to, ale sorry, życie to życie, jakby życie, związek to związek, a praca to praca. Jeśli nie mam pracy, ja się nie pakuję w związek, tak? W sensie, jeśli nie mam pracy, to nie jestem w stanie ich utrzymać drugiej połówki, czy utrzymać samego siebie. Sorry, ale praca jest czasem po prostu ważniejsza i trzeba po prostu dojść do tego, że nie można po prostu stracić klientów, szczególnie jeśli to są rzeczywiście wszyscy klienci. Może on ma rację, nie wiem, jakby zakładam, wierzę mu, tak? Wierzę, że rzeczywiście straciłby w ten sposób wszystkich ważnych klientów, co dla prawnika jest po prostu straszne, bo to jest strata masy pieniędzy, naprawdę. Tutaj dam przykład, głupia porada u prawnika kosztuje powiedzmy 200 zł, tak, z takiego przykładu, który akurat znam, więc tak, to jest dużo pieniędzy. 200 zł nawet dla mnie to jest dużo pieniędzy, w sensie nawet dla mnie, to źle zabrzmiało, jakbym był jakimś nie wiadomo jakim bogatym człowiekiem, ale chodzi o to, że po prostu to jest bardzo dużo pieniędzy, nawet jak dla mnie, tak? 200 zł głupie, jakby to nawet było w ciągu miesiąca, jakbym miał całe wypłaty stracić, to jest dużo. To jest wbrew pozorom bardzo dużo, szczególnie jeśli się zarabia, no dobra, okej, prawnik tutaj teoretycznie zarabia dużo, tak przynajmniej zakładamy, według stereotypu i średniej w każdym niemalże kraju, ale z drugiej strony to jest 200 zł z wypłaty, tak? To może być, jeśli gość żyje na przykład w jakimś wyższym poziomie, czy coś, tak samo jak ona łazi na te zakupy za jego pieniądze często, to może naprawdę dużo zmieniać. Na przykład dla mnie jakbym zarabiał załóżmy na to 4000 funtów, tutaj przeliczam właśnie na swój jakby na swoje okolice, jakbym zarabiał 4000 funtów miesięcznie i straciłbym 200 funtów z tego, pomijam już teraz kredyt studencki, który mam, który i tak by mi odciągał 144 chyba, z tego co pamiętam, to by było całkiem sporo. Szczególnie gdybym żył na przykład w domku jednorodzinnym czy coś, opłaty za czynsz, za wodę, gaz, prąd, wszystko, to byłoby całkiem sporo. Znaczy, nie mówię tej, jakbym żył samemu, bo to by było bez sensu, ale chodzi mi o rodzinę, tak? Dobrze, nieważne, przepraszam, ja jakby już tutaj nie kontynuuję tego. Może na przykład ten gość też inwestuje w coś, nie wiadomo, tak? Więc każdy pieniądz się liczy, każdy grosz się liczy. Tak samo dla mnie jest trochę na YouTubie, każdy grosz się liczy, jeśli ktoś chce patronować, to super, to jest naprawdę bardzo dużo dla mnie, tak? Dobrze, przepraszam, ja się znowu rozgadałem, znowu mi zeszły ze 3 minuty na tym. Please. I session closed, czyli ona wyszła z tego. Okej, zobaczmy co tutaj mamy. Tutaj mamy coś takiego. Enough that I have to catch a bus from there every day. I to jest Freedom Plaza. Okej, to jest ważne. To znaczy, że ona tam powinna być notorycznie. Chociaż wolałbym to sprawdzić, bo chyba mamy dostęp do kamer. Meaning her presence there before the bombing could be a coincidence after all. Prawda, oj, tam coś napisał a propos coś na my thoughts. Okej, I was so happy when Goldfells accepted me into thought. Czyli wziął kogoś pod uwagę, ale kim jest Goldfells? Jak mówię, nie wiem, czy to nie jest nawiązane do Goldberga. Jeśli się pomyliłem i to nie jest Goldberg w 1984 od Orwella, to poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że to był Goldberg, że on był nazwany Goldbergiem. Dobrze, wrzućmy to, uważam, że to też jest ważne. An activist group called Thought. Interesting, maybe this is what influenced her. And who is Goldfells? And czy ta grupa aktywistów to jest thought, to jest myśl? Myślenie? Myśl raczej, bo myślenie jest troszkę inaczej, innym słowem. Bo to jest raczej myśl, jeśli się tego używa. Czyli myśl. W ogóle podoba mi się, kurczę, gdybym miał troszkę ciemniejszy monitor, to by to lepiej moim zdaniem pasowało, nieważne. Zobaczcie, skupiam się na pierdołach. We should find something that shows her current attitude and see if we are following the right person. Okej, okay, potem zobaczymy. I jeszcze mamy coś tutaj ważnego. Have you taken your Metarine? Czyli możemy to wrzucić, to są tabletki szczęścia, może ma depresję, tak, cokolwiek. Może to właśnie przez tamtą sytuację, która wyszła. Może przez swoją firmę, może przez rodziców, to może też być ciekawy trop. I w ogóle wiem, że ta gra bardzo powoli u mnie idzie, ale dlatego, że ja lubię to analizować, lubię sobie to wszystko jakoś, tak wiecie, poukładać powoli. To nie będzie szybki gameplay. I
Jak dla mnie jest to spoko. Naprawdę, naprawdę. Ja się czuję bardzo dobrze tutaj w tej grze, rozgrywając ją w ten sposób. Tak więc jeśli komuś to przeszkadza, przepraszam, ale ja będę czytał raczej wszystko. What's Matarin? Can you look that up for me, please? Okej, czy on nie wie, czym jest Matarin? Okej, to jest ciekawe. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Products. Właśnie, products. To jest Watergate Matarin Blue. O, przecież już o nim czytaliśmy. Antidepressant. No właśnie, czyli miałem rację. Można to rozrzucić. Widzicie, mówiłem, że to jest antydepresant. Coś mi się tak... Pigułka szczęścia mi się zawsze kojarzy z antydepresantami. She might be emotionally unstable if she's reliant on this medication. Ciekawe, to jest przez jej rodziców stworzone. Ciekawe, czy specjalnie dla niej. To by było naprawdę interesujące. Czy to właśnie... znaczy przez firmę jej rodziców. Ciekawe, czy to właśnie ze względu na swoją córkę i jej problemy psychiczne mogli oni to stworzyć. No nie wiem. Tylko hipotetyzuję, tak? Looking at what you have extracted so far, we are dealing with a potentially dangerous personality. I tak, i nie. Znaczy potencjalnie owszem, ale szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to była ona. Wbrew pozorom, nie wydaje mi się, żeby to była ona. I will indicate that to law enforcement. Okej. Okay. Zobaczmy, co mamy nowego. The Fort Overview. Czyli to jest właśnie ta organizacja. Overview. The thoughts are free. If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear. George Orwell. Przepraszam, to jest ten mem taki, The thought. Podoba mi się, jak to jest zrobione. Lubię akurat ten taki pseudopoligonalną czcionkę. Jak ktoś nie wie, co to jest siatka poligonalna, myślę, że tak można to nazwać, grafika 3D tutaj się bardziej kłania. Raczej grafika 3D. Zresztą w bardzo podobny sposób, jak widzicie, są właśnie stworzone te postacie, o czym chyba mówiłem już w poprzednim odcinku, a jak nie dwa odcinki temu. Welcome to the thought block. Pick an entry below. Zacznijmy od pierwszego. Jak będziemy jechali, wiecie, po kolei, skoro mamy tutaj wybór. Tutaj nic nie ma na dole. Are the thoughts still free? Archived. Error 403 forbidden. This article is private. Due to the privacy settings on this blog, archived articles are not available from direct links, not from the front page. Sorry. Only available from direct links, not from the front page, sorry. Znaczy ja też przepraszam tutaj. Mój błąd. Ask an admin of the blog to provide you with a direct link if you're interested in an archived article. Okej, w takim razie zobaczmy drugi. The minefield, czyli pole minowe. This is private, okej, to samo. Trójeczka. Z tego co widzę, to chyba tylko ten jest dostępny. Ciekawe, czy kolejne się będą odblokowywały z czasem. Czy też nie. Czekajcie, po kolei sprawdźmy po prostu jakby... W ogóle zobaczmy, jak się to nazywa. Are the thoughts still free? Czy myśli są wciąż wolne? The minefield, czyli pole minowe. An unexpected proposal. Niespodziewana propozycja, ewentualnie niespodziewane oświadczenie, raczej propozycja. Proposal to raczej jest znaczy też może być jako oświadczyny, ale w tym kontekście raczej jest to propozycja. Oferta, ewentualnie. Float. Co znaczy float? Nie pamiętam, wybaczcie. Metamorfozy, czyli metamorfoza. War on indifference. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, szczerze mówiąc, na polski. Nieważne. Okej, jakby nie chcę zatrzymać się za długo na jednym słowie. A night to remember, noc, którą warto pamiętać. Thought must change direction. Myśl musi zmienić swój kierunek. To wydaje mi się, że oni po prostu chcą jakby doprowadzić do tego, gdzie ludzie... Znaczy na razie tak jakby z tego, co tutaj widzę, jeszcze się nie zagłębiając, oni próbują doprowadzić do tego, żeby myśli ludzi rzeczywiście były takie wolne teoretycznie w tym ich rozumieniu, czyli żeby wyparły się tego systemu, w którym żyją. Ale zobaczymy. Freedom is unfree. Wolność to niewola, a? Szanuję za nawiązanie kolejne. Wolność to niewola, szanuję mega. Jak ja, naprawdę, uwierzcie mi, i książki Orwella, w sensie i Folwark Zwierzęcy, i 1984, czyli rok 1984, to są, ja wiem, że chyba parę razy powiedziałem 1894, jeśli to mi się zdarza, to przepraszam, ja czasem mówię za szybko, albo jak mówię 1894, też mi się zdarza. Przepraszam, naprawdę, ale wiecie, o co chodzi. To są jedne z moich ulubionych książek, naprawdę. Tak samo jak na przykład Inny Świat Herlinga, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Jeden z lepszych książek, które uważam za przeczytane w trakcie mojej edukacji. Chociaż ani 1984, ani Animal Farm, czyli Folwark Zwierzęcy, nie były moimi lekturami. Tak przeczytałem je po prostu, bo chciałem. A Inny Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Miałem z tego przeczytać tylko jeden jakby rozdział, jedną opowieść, jeden dział, Ręka w ogniu. Natomiast na tyle mnie ściągnęło, na tyle mi się spodobał początek książki, że przeczytałem całość, trochę jak ze sklepami cynamonowymi, chociaż tego akurat tak średnio polecam.
Ale na przykład twardy durkę też, dobra, nieważne. Okej, okay, jedziemy dalej, przepraszam, bo ja się zagłębiam w książki. Ale to jest to, jak mnie jakiś temat znajdzie, to wiecie, że ja potrafię gadać i gadać. Tym bardziej, że tutaj niestety muszę czytać, więc no ciężko z tym troszkę. Freedom Sun Free, published in September 2016 by Catharsis. Przepraszam, Catharsis. Czemu cały czas czytam jako Catharsis? Można to kliknąć, zaraz to klikniemy pewnie. O, są kamery. Bardzo stereotypowe. It's scams, scams everywhere, even at the Freedom Plaza. Is it just me, or is that more than just a bit, I don't know, ironic? You probably all know me as either that blue-haired punk bitch, stupid cunt, or anti-governmental terrorist. There are only some of the names I've been called during the criminal investigation against me. But it was just because in the middle of the chaos, someone believed to have seen me hurt a police officer. It never even occurred to anybody that it wasn't me. Dobra, okej, tak. Przepraszam, już myślałem, że to źle przeczytałem. We are there because we want a peaceful protest. We have always been against violence. One would assume that in an age where there are camps everywhere, it should be easy to prove whether I was at all involved or not, but it wasn't. It took weeks of investigative custody to figure out that the cam footage was actually not clearly showing anything at all, which raises the question, why are there so many cams in the first place? The answer is intimidation only. You keep calm, quiet and careful when there are cameras around, or you fear that there are cameras where you cannot see. When founding this blog years ago, Abraham predicted pretty much this for all of the web, and now it's in our real lives too. Wybaczcie, staram się to czytać w miarę płynnie, ale troszkę mi mikrofon zasłania, więc wybaczcie mi za to. W sensie tak dosłownie, tutaj mam dosłownie tekst, w sensie tak, zaraz za mikrofonem praktycznie, ciężko mi to pokazać. Jakby z tej strony mam tekst i niestety mikrofon mi zasłania włącznie z popfiltrem, więc staram się czytać dosłownie jednym okiem. We've been brought to the Freedom Memorial since we were kids at school. We were told lavish tales about the founders of the nation, told to show national pride. And I know what you're thinking now. This thing is damn ugly. What is that donut even? What is that donut even? O, ja w ogóle nie ma komentarzy. Nie do końca chyba rozumiem to zdanie, to pytanie, nieważne. The Let Freedom Ring. Okej. Okay. Teraz to ma sens. Trzeba czytać, kurczę, kolejne zdania. The Let Freedom Ring, but the statement behind this ridiculously enormous heap of stone, should be clear. In the middle of the capital, there is a symbol of freedom. Comprehensive symbolism for everyone, isn't it? With the cameras there, this is now the plaza of unfreedom, if anything at all. Trochę ma racji, w sensie wbrew pozorom. Tutaj mam jakąś nieczystą, niejasną informację, tego jeszcze nie wrzucamy w takim razie. To jest predicted pretty much this for all of the web. Zobaczmy, spróbujmy stąd pójść. I zobaczcie, jest kolejny artykuł. Artist felt still free. Published in March 2012 by Goldfels. Mamy Goldfelsa i mamy też jego zdjęcie. Czyli pytanie, czy możemy... Nie, o, jest! Zobaczmy, czy możemy mu tutaj coś wrzucić? Nie. Zobaczcie, widzicie, nie mogę przerzucić jego zdjęcia aktualnie. Czy ja może coś robić źle z tym? Ciężko mi powiedzieć. Chciałbym być szczery. Zobaczcie, mój nos troszkę spędzi, jak zwykle. I propose to consider the question, are our thoughts still free? While this might seem to be a surprising question in our current world of ever-growing digital surveillance, freedom of thoughts is no longer self-evident. The reader, there's a German folk song called The Thoughts Are Free. It goes like this. Thoughts are free, who can guess them? Then fly by like nocturnal shadows. No man can know them, no hunter can shoot them. With powder and lead, thoughts are free. I think what I want and what delights me still always reticent, przepraszam, and as it's suitable, my wish and desire, no one can deny me, and so it always be. The thoughts are free. And if I'm thrown in the darkest dungeon, all these are futile wags. Futile? Mam nadzieję, patrzę, kolejne słówko, którego nie znam. Wags. Because my thoughts tear all gates and walls apart, thoughts are free. When... właśnie, może troszkę przewinę, żebyście będą mogli też sobie przeczytać i przewinąć, jeśli by was bardzo... Jak ktoś zna angielski, to po prostu pewnie będzie mógł przewijać przez ten film troszkę szybciej. Ja tutaj mówię, będę czytał. Dla osób, które nie wiem, słuchają tego na przykład.
When I was still young, long before I immigrated to the nation in 1993, I believed this to be an universal truth. Jezus, co ja czytam? But there are no borders for thoughts and no rules for what is or is not allowed to be thought. This was not because I thought people should be so tolerant, not at all. Instead, I simply held it dear that nobody except for ourselves really knows what is going in our heads until we chose to reveal it. Yesterday, a question crossed my mind. If the increasing interconnectedness, wybaczcie, długie słówko, of humans via modern technology serves more and more as a collective memory and brain of our society, and there is an institution that is capable of monitoring every bitstream of it, how can thoughts still be free? It's not likely that we will communicate only under great mental reservation to hold on to our knowledge, which means, as final consequence, will we stop thinking? When I think of the increasingly aggressive operations of the surveillance machinery in the nation, I truly fear the answer to this question. That is why I created this blog. I want to encourage alternatives to the total control and safety bigotry. O Jezus, nie mam pojęcia, jak się to czyta, przepraszam. Czy bigotria, to kojarzy mi się słówko, ale możliwe, że on jest właśnie anglojęzycznym przetłumaczony, czy przeniesiony na polski. Musimy sobie to sprawdzić. Of the digital world. You're sincerely a Goldfellas. Ciekawy jestem. Tutaj uwaga, spoiler dla osób, które nie czytały roku 1984, a to jakimś cudem trafiły i oglądają tę serię i chciałyby przeczytać rok 1984 od Orwella, to tutaj będzie mały spoiler, więc przełączcie sobie jakieś takie 20-30 sekund później. Jestem ciekaw, czy i tutaj Goldfuss okaże się tylko i wyłącznie rządowym podstawionym gościem. Albo wymyślonym przeciwnikiem, który jest kierowany, wiecie, po prostu jest to, pociąga się za sznurki przez rząd. Zresztą już za długo trwa, to już jest prawie 5 lat, chociaż kto wie. Tak, bo w oryginale, prawda, Goldberg po prostu nie istniał, zakładając, że dobrze pamiętam jego nazwisko i wszystkim pociągało państwo po prostu wymyślonym przeciwnikiem. Guest written on March 30th, 2012 at 7:54 PM. Hey Goldfuss, interesting name by the way, just stumbled upon your new blog and that's some truth you'll tell her, you tell here, przepraszam, wybaczcie. The web was born in the sense of the ultimate freedom to be who you want to be, express yourself, wasn't it? Now the gaff has government. Tak samo są skróty, jeśli wychodzicie na stronę rządową, to jest .gov, tak? To jest government oczywiście. Tak dla osób, które nie wiedzą, nie wiem, może ktoś nie wie. Has come to threaten this with real name, policies and shit. Save your IP so they can look up who you are. So you don't say anything wrong possibly. About time someone did something. Well, if you didn't have to... if you didn't have one before, you've just gained yourself your first follower. Jeśli mam być cztery, to... Ja rozumiem, dlaczego te wszystkie rzeczy wchodzą, i RODO, i wszystkie inne pierdoły, tam co są do plików cookies i tak dalej, w związku z internetem. Po prostu internet jest, już w tym momencie zresztą Deep Web, tak, Kappa przejął trochę tę rolę, ale w internecie można za dużo zrobić i za dużo się dowiedzieć. I uważam, że monitorowanie, jakby pewna kontrola musi być, nie może być po prostu za duża. Gdzie się znajduje ta granica? Szczerze, po pierwsze jest ona subiektywna w zależności od każdego z nas, po drugie, ja tego nie powiem, ja się nie znam na tyle, żeby móc stwierdzić, gdzie jest granica. Ja wiem, że na pewno gdzieś musi być, ale nie może być tak, że albo pójdziemy w totalną kontrolę, albo pójdziemy w zero kontroli. To jest dla mnie niedopuszczalne, ani w jedną, ani w drugą stronę, zresztą każda skrajność jest po prostu zła. Naprawdę, nie ma skrajności, która jest dobra. Nawet ja to wiem, pomimo że mam pewne skrajne poglądy, związane głównie z karalnością i tak dalej, ale nie. Jakby ja wiem, że na przykład moje podejście niekiedy może być złe, tak? Też staram się odchodzić od tych najbardziej skrajnych rzeczy, o których myślę, ale po prostu mam czasem coś takiego, że jakby staram się nie szkodzić nimi innym. Po prostu są moje i mam pewne podejście do życia, na przykład, którym dzięki któremu coś robię, albo czegoś nie robię, albo decyduję, z kim nawiązuję jakąś znajomość, przyjaźń, cokolwiek. I jeśli mi coś nie pasuje, to sorry, tak? Ale to jestem jedną osobą na miliony. To nie jest tak, że ja kogoś zmuszam, żeby szedł tą samą drogą, co ja, żeby się na przykład... No po prostu nie zmuszam ludzi do swoich poglądów. Albo przynajmniej staram się tego nie robić. Jeśli robię to nieświadomie, to przepraszam, tak? Jakby ciężko to mi tutaj powiedzieć. Ja po prostu
jeśli ktoś ze mną chce rozmawiać na jakiś temat, ja po prostu lubię dyskusję, lubię powiedzieć, jakie jest moje podejście. Jeśli ktoś ma inne, spoko. Są jednak rzeczy, na które się bardzo, bardzo wkurzam i są to rzeczy, na które mam bardzo emocjonalną reakcję, związaną głównie z, na przykład tutaj mam szacunek do kobiet, to jest taka rzecz, którą, która u mnie wzbudza bardzo duże emocje silne. No jest parę takich rzeczy jeszcze, na przykład jak nauka i edukacja. Dobra, może nie będę się na tym skupiał, wybaczcie, bo znowu się rozgaduję strasznie. Znowu kolejne 2 minuty, no i tak, 4 minuty odcinka już poszły. A właśnie, jeszcze mała rzecz, informacja. Teraz to, co oglądacie, jeszcze jest w miarę nagrywane na świeżo, ale kolejne odcinki mogą już nie do końca być, ze względu na to, że ja w czerwcu, prawdopodobnie jeśli odblokują granice, to będę w Polsce, więc ja muszę na cały miesiąc mieć załatwione filmy i tutaj zresztą chyba o tym po prostu napiszę gdzieś na YouTubie, więc możecie tam sprawdzić, może parę dni to wpadnie, na pewno na Discorda też wpadnie, ponieważ po prostu mam parę rzeczy do załatwienia, ale o tym już zobaczycie tam. Goldfells, written on April 1st, 2012, at 6:56 a.m. Frankly, I'm surprised to find someone here at all. I thought nobody would ever find this blog at all. Thank you very much for your kind words. And yes, I'm very delighted to have a first follower. Just follower. Tak powinienem to przeczytać. Guys, written on February 17th, 2017, at 4:15 p.m. Zobaczcie, 5 lat minęło. Hello, admin. I like your things too. Could you want, but not even more. Co zdanie znaczy? To get a service on search engine optimization independent, other get clicks and more money for you. Now use. Czy to jest jakiś taki łamany angielski? Bo troszkę ja chyba nie rozumiem tych zdań. Co się dzieje? Co znaczy could you want, but not now even more? Mogłeś jedno, ale teraz możesz więcej? Coś tego typu? Wybaczcie, naprawdę nie znam tego. Zakładam, że to może być jakiś taki phrasal verb, czy coś tego typu. Nieważne. Dobra, to zrobione. Właśnie, freedom is on free. Tutaj mamy cały czas tę wątpliwą rzecz. Ale możemy jeszcze wejść na ich profile, zobaczcie. Account Casardis. We'll get this Casar this. By the way, nie wiem, czy Casar, czy jest coś takiego jak Casar. Jakby staram się to rozdzielić, wybaczcie, ale lubię takie czasem gry słowne. Gra słowna pan, by the way, z angielskiego. Articles 1, registered since September 2016, last login April 2017. Patrzcie, czy jest tutaj cały czas. Contact Utel, the Cassie 92. To już mamy oczywiście odebrane, bo to ogarnęliśmy gdzieś indziej. Wejdźmy sobie z powrotem tutaj. Jeszcze zobaczmy Goldfelsa. Goldfels, administrator, articles 5, registered since March 2012. Let's log in December 2016. Contact not available. Co warto podkreślić, zauważcie. On napisał 5 artykułów, ona 1. Artykułów na stronie jest bodajże 9. Więc to oznacza, że przynajmniej są jeszcze 3 artykuły napisane przez jedną osobę. Są maksymalnie jeszcze 3 osoby, które napisały artykuł. Chyba, że są artykuły, które są napisane przez więcej niż jedną osobę. Ja tego nie wiem. Dobra. Wróćmy, bo teraz mamy Cassandra's timeline. Tego na razie tutaj nie możemy nic z tym zrobić, więc z tym na razie czekamy. I zobaczmy, co tutaj się nowego trafiło. Ha, finally someone who had the grit and explosive to show how futile surveillance is. Tak, a propos tego nieużywania przemocy, tak? The National Beholder TNA, bomb, to już czytaliśmy, jeszcze pamiętam. There are thousands of cameras pointing at the target and the big bang happens. I haven't laughed like this for ages. What now, Mr. Delacroix? What now? Question. Really, Cassie, you laugh at people being killed? Are you out of your mind? No, zgodziłbym się. To nie jest śmieszne, że ludzie umierają. Jakby ja rozumiem, że coś może wymagać poświęceń, ale to mi się akurat nie podoba. Dobra, czekajcie. Wróćmy do Cassandry. Chwila, bo to jest objective. Jakby to mam akurat gdzieś. Nie logout. Tylko chciałbym wrócić do Cassandry. Kurczę, dlaczego nie mogę innych ludzi profilować już teraz? Mnie trochę boli. Chyba, że po prostu jakby mam na to rzeczywiście też uważać, póki ktoś nie będzie podejrzany, to będę mógł go sprofilować. Wybaczcie, ja mam tutaj coś wokół. To jest Mary najgorzej. I suspected this match. Seems we are looking at the right person. No, ona może doprowadzić do tego kogoś, ale to nie była raczej ona. Alright, we found so far it's all good and interesting, but I think we should be searching for something a little bit more concrete. We have to dig deeper. Zgadzam się. I jest kolejny listener. Widzę, że jeszcze mamy chwilkę, więc może jeszcze zobaczmy sobie tę rozmowę. Juliet Carrington. Czy Juliet to jest ta Juliet, o której myślę? Hey, Cassie.
Hey, Jules. Cassie, I just wanted to know. You post on timelines about this assault. You really shouldn't write something like that. Really, Jules, you're not gonna preach to me about this stupid post, are you? No. Just wanted to know what's wrong, Cassie. It's nothing. Just between the two of us. I just had to let off steam, you know? It's because of what happened, isn't it? Yeah, and lots of other shit today. This bombing stirred up all the scrap again, you know? What I did. Oh, what I did, czyli jednak. What happened? There wasn't your... What happened there wasn't your fault. Wybaczcie, lat mózgu chwilowy. Cassie, you heard that officer to save me and you succeeded. You mustn't forget about that. That was so brave. How can it not have been my fault? Juliet, I smashed the fucking skull of father of two children because I lost it. Fuck, fuck, fuck. O kurde, ale jaja. Who knows what would have happened if you hadn't stopped him. And this is why you really should remove this post. I feel like an asshole. The worst kind of asshole. I might be free, but not rightly so. I'm not innocent. Just now, w ogóle one teraz o tym piszą. Oh, Cassie, nobody is innocent. You will have to let go. Szczerze mówiąc, znaczy ja podchodzę do tego tak, że po prostu bierzemy fakty, nie bierzemy... Dlaczego nie mogę wybrać w sumie obu rzeczy? To mnie dziwi. Ale myślę, że to jest ważniejsze, co, do czego, jak ona do tego podchodzi, jak ona to widzi. Bo jej przyjaciółka ją próbuje tutaj pocieszyć. Ale kurwa jaja. Przepraszam. What? She openly admitted to such a violent act. Violent act, przepraszam. This is perfect. We can arrest her and open the investigation again. Very good work. The intervention team is already on its way. We'll need to wait for confirmation. Next stop, Wonderland. Wonderland, right? Just kidding. Next time, be careful with providing the wrong data, though, okay? Zajebiste. Podoba mi się. Szacunek za to. O, zobaczcie, my tutaj kliknęliśmy, rzeczywiście ona żyje w Wonderland, tak? Czyli w krainie czarów. In Ms. Watergate's case, it was not a problem to get her address with the help of local police due to her former record. Okay. Zobaczmy, co się zaraz stanie. Oh, listener. Kurde, wiecie co? Ja chcę to zakończyć, chcę to zobaczyć. Kolejna sesja z Judith. Oh, I thought about what you said. Maybe you're right. I should take the post down. It would be better, believe me. Za późno, pani Cassandro. Wait a second, somebody's at the door. Be right back. Okay, I'll wait. Mówię, ta muzyka, która się wtedy łączyła, Jezus, zajebiście, naprawdę, przepraszam za słownictwo, ale zajebiście. Zajebiście, po prostu klimatycznie. By the way, how is your boyfriend? You're still together? You haven't been talking about him at all much lately. Well, not as much as before. Hello? Are you still there? Przepraszam, ja się cieszę, bo... Cassie. Pytanie. Ja się cieszę, bo... Po prostu ta gra jest świetna, ta gra naprawdę bardzo dobrze tutaj obrazuje pewne postaci, tworzy te wszystkie połączenia. Po prostu to jest mega. Mi się wydaje, że to wszystko było tutorialem, a ja po prostu do tego potrzebuję strasznie, strasznie poważnie. No ale taki już jestem, tak? Jak mówię, ja tę grę chcę przejść tak, że będziemy czytali po prostu wszystko. I będziemy powoli, wiecie, znajdowali kolejne rzeczy, kolejne poszlaki. I will inquire if all went well with arresting Miss Watergate. You did a good job in any case. Although we have no proof she's involved in the bombing, we might be able to question her. And with that admission of guilt, she will probably serve some time. Okay, I just received confirmation that she is now in custody. Very good work indeed. I'm curious about this third group, though. Przepraszam. To są tak podobne słowa. Whether they... Oh god. No. Take a look at the news. Oh kurwa. Moi drodzy, w tym miejscu zakończę odcinek, bo mnie się wydaje, że to będzie coś pięknego. Tutaj się zaczyna naprawdę ostra akcja. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie taka, wpadnijcie na Discorda, albo zostańcie patronem na Patronacie, gdyż każda złotówka idzie za rozwój kanału. Idealnie 30, prawie 5 minut to tyle, co mniej więcej wam przedłużyłem na moim gadaniu, więc macie 30 minut rzeczywistego gameplayu.
Mega, po prostu ta gra coraz bardziej, po prostu ten taki klimat jest strasznie, strasznie ciężki i to mi się mega podoba. Dobrze, żegnam się z wami, do zobaczenia już za 2 dni i na razie.